Here we go. W styczniu odbyła się trzecia edycja Szkolnego Festiwalu Talentów. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję zaprezentować swoje wszechstronne zdolności, między innymi artystyczne i sportowe. Przedstawili wyjątkowo udane covery polskich i światowych utworów muzycznych. Młodzi artyści nadali znanym przebojom nowe i oryginalne brzmienie, dostarczając słuchaczom wiele pozytywnych emocji. Wiktoria Kaniszewska przedstawiła piękny pokaz siły i umiejętności gimnastycznych, demonstrując tajniki taekwondo. Podczas układu towarzyszył jej nauczyciel wychowania fizycznego pan Krzysztof Wójcik, mistrz Polski w taekwondo z 1990 roku. Najbardziej energetycznym punktem festiwalu był występ Marcela Tusińskiego, który popisał się fantastycznym wyczuciem rytmu, grając na perkusji balladę rockową. Doskonale spisali się także uczniowie czuwający nad oprawą muzyczną, zaś imprezę profesjonalnie poprowadzili Wiktoria Susfał i Wiktor Podgajny. Integralną częścią festiwalu była wystawa prac plastycznych, graficznych i fotograficznych, gdzie swoją twórczość zaprezentowali uczniowie Oliwia Niedbała, Amelia Siek, Maja Przydatek, Klaudia Jakubowska, Mateusz Kosiarski, Maja Marzec, Patryk Gierada, Zuzanna Lis, Aleksandra Swat, Roxana Skrzypiec, Maja Brożyna oraz Aleksandra Łasak. Pokaz talentów obejrzeli nie tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, ale również rodzice uczniów. Szkolny Festiwal Talentów jest stałym punktem imprez szkolnych, gdyż promuje talent, pasję i inspiruje młodzież do poszukiwania swoich własnych, unikalnych zdolności.